Jesteśmy anonimowi, ale znajdziesz nas w każdej większej miejscowości. Pochodzimy z różnych środowisk, połączyło nas jednak wspólna choroba. Jeśli czujesz, że jesteś jedną lub jednym z nas, usiądź wygodnie i posłuchaj, co my, alkoholicy, zrobiliśmy, by zostać od niej uwolnieni. Cześć Damian, co pijesz dzisiaj? Cześć, a ja soczek grejpfrutowo-ananasowy, wyciskany świeżo. Czyli na zdrowo, na zdrowo teraz, tak? Na zdrowo, tak. No to fajnie, ja herbatkę, jest wieczór, więc o tej porze już nie piję kawy, żeby móc później normalnie spać. A spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby porozmawiać o związkach. O związkach i rozwiązkach i o takich rzeczach damsko-męskich i też trochę takich uczuciowych, bo trzeźwiejąc i przychodząc do wspólnoty, zastanawiamy się, jak możemy teraz to życie poukładać, naprawić. I nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie to było bardzo ważne, żeby uporządkować to życie takie rodzinne, jakoś to poukładać, być szczęśliwą. I to był taki może nie tyle priorytet, ale to było dosyć ważne dla mnie, żeby się z tym pogodzić, żeby przestać siebie już też obwiniać za to wszystko. To nie było łatwe oczywiście, ale zanim zrozumiałam, jak tak naprawdę dużo, jak dużo ludzi skrzywdziłam wokoło, nie tylko mojego męża, ale i dziecko, i moich rodziców, no to zeszło mi trochę czasu, nie? I pomimo tego, że chciałam naprawić to, bo te relacje się popsuły bardzo, szczególnie z moim, no już dzisiaj to jest ex, tak? Ale wtedy jeszcze z moim mężem te relacje się mocno popsuły. No oboje piliśmy, no. Nie ma tutaj się co oszukiwać. To gdzieś tam chciałam to naprawić, ale no mi nie wyszło. Ja nie zdawałem sobie nigdy sprawy z tego, jak mocno krzywdzę swoją żonę, kiedy oczywiście piłem i nie miałem zielonego pojęcia, że ja robię źle. Często tylko gdzieś tam na kacu, kiedy wracałem po kilku dniach, żona zapłakana widziałem, to wtedy gdzieś tam myślałem, że tak, bardzo mi źle jest z tym, że ją krzywdzę. Dziecko też pyta się mnie, tatusiu, a gdzie byłeś przez 2 dni? A ja myślałem, że mnie tylko wieczorem nie było, wiesz, i gdzieś tam właśnie ja nie zdawałem sobie sprawy. Nie miałem tej takiej wagi do tego, jak mocna krzywda właśnie się wydarza dla mojej rodziny, nie moich bliskich tak naprawdę, nie? Tak, ale tutaj we wspólnocie dopiero, kiedy ja zacząłem jeszcze na początku chodzić bez pracy na programie, ja tam słyszałem, jak mówili, że to te żony są pokrzywdzone najbardziej, że to trzeba teraz zadośćuczyniać, pomagać, że nie masz prawa się rozstać z nią do końca życia. Nawet gdzieś tam takie hasła były rzucane, wow, że jak wiesz, jak piłeś 20 lat, to teraz minimum 20 lat musisz być z tą osobą, żeby bynajmniej zadośćuczynić gdzieś tam w tym, nie? Także to słyszałem i to i miałem gdzieś tak właśnie w głowie to, że tak właśnie mam robić, nie? I kiedy już właśnie zacząłem ten program 12 kroków robić i tam się już pojawiły te sprawy zadośćuczynieniowe, tak, ja miałem to w głowie. Pojeździłem jeszcze po kilku warsztatach, gdzie tam właśnie była mowa o tym, jak, że trzeba zadośćuczyniać, że właśnie to my jesteśmy odpowiedzialni za te wszystkie krzywdy, co się wydarzyło, że ta moja żona zachorowała przeze mnie tak naprawdę na tą chorobę współuzależnienia i ja czułem się właśnie to, co ty mówiłaś wtedy, taki winny troszeczkę, no, bo byłem winny, nie, ale kradało mi się to poczucie winy, a to jest paskudne uczucie, nie?
No tak, ale skąd takie w ogóle pomysły, że teraz, jak ja piłam 20 lat, to teraz 20 lat mam mu zadośćuczyniać, nie? Skąd to No, jest tak, no, ale to ja to słyszałem, wiesz, od alkoholików, którzy już tam lata byli we wspólnocie, niekoniecznie to jest też ich sprawa, czy zdrowieli, czy nie zdrowieli, nie wiem, nie będę tego oceniał, ale właśnie słyszałem od nich takie rzeczy, że to tyle lat trzeba i gdzieś tam sobie zapisało mi się to tak z tyłu głowy i ja sobie myślałem, no tak, po prostu trzeba, a tym bardziej gdzieś tam byłem, właśnie tak jak już wcześniej wspomniałem, słyszałem kilka spikerek, kilka doświadczeń, jak to mocno trzeba właśnie być ukierunkowany w tą stronę zadośćuczynień, żeby teraz pomagać, nieważne jak się zachowuje, nieważne co robi, my musimy teraz być, bo to jest chora przecież osoba, nie? A jak ja byłem chory, do mnie nic nie docierało, więc do niej też może teraz nie docierać, nie? Takie też rzeczy słyszałem przecież, nie? Ale to trochę ci się to udało, nie? Takie naprawiłeś te relacje, prawda? Zacząłeś się no, inaczej na pewno zachowywać, tak? Bo wiesz, ja ci powiem na swoim przykładzie, mi było ciężko naprawić te relacje, dlatego że one były zepsute, mocno były pokiereszowane. I pokrzywdziliśmy się nawzajem bardzo, bardzo mocno. I tutaj już pomijam to, że pewnie oboje mieliśmy do siebie ogromne urazy. Ja gdzieś tam pracowałam na tym programie, ale to czasami jest ciężko komuś wybaczyć, tak całkowicie wybaczyć, że to czy tamto się stało, że tak odezwaliśmy się do siebie. Ja pamiętam, jak gdzieś to przeczytałam, że słowa ranią bardziej niż miecze. I to było też taki początek. Ja zawsze, jak mam jakąś podopieczną, jak kogoś prowadzę właśnie przez program, to często mówię właśnie, nie odzywaj się albo zastanów się, co. Bo jak sobie powiecie za dużo, to tego się nie da już później odkręcić. Nie? I to później siedzi w tej głowie i pamiętamy to, że on mi tak powiedział, że ona mi tak powiedziała. I tutaj między nami dużo zostało powiedziane, bardzo dużo, dużo za dużo, o, tak powiem, no, żeby to później naprawić. I ciężko mi było, żeby to wybaczyć, żeby to zapomnieć. I niezależnie od tego, jak tak naprawdę ja mocno chciałam, żeby było dobrze, to gdzieś tam taka cząstka mnie mówiła mi, że nie da się tego wybaczyć. To jest No. niewybaczalne. Ja Wiesz. też, ja też jak przecież jak odstawiłem ten alkohol, zacząłem trzeźwieć na programie 12 kroków. Okazało się, że my z żoną, pomimo to, że w styczniu, no myśmy się teraz rozstali, w styczniu nam minęło, to akurat chyba w rocznicę rozstania, przed rocznicą rozstania 27 lat przecież po ślubie, ale kiedy 9 lat temu ja zacząłem trzeźwieć, okazało się, że my się w ogóle nie znamy. Wow. To było praktycznie, no to teraz 9 lat, no tak, to było po 18 tak naprawdę latach okazuje się, że my się w ogóle nie znamy. Nie mamy wspólnych zainteresowań, nawet czasami nie wiemy, kogo co interesuje. Nic w ogóle, ale próby były i to były właśnie i z mojej strony, i z mojej żony strony. To nie jest tak. Moja żona jest wspaniałą osobą, zasługuje na wspaniałego mężczyznę. Jestem przekonany o tym, że będzie szczęśliwa. Kiedyś już, może już jest, ale myśmy wiele prób poczynili. Odkryliśmy, że coś może z tańcem. Mojej żonie się bardzo podobało tango Milonga na przykład. Nie poszliśmy na roczny kurs, przecież przez rok żeśmy tańczyli tango Milonga. Okazało się, że ja się bardziej wkręciłem niż moja żona w to wszystko, choć jestem całkowite beztalencie, jeśli chodzi o taniec w ogóle, nie? Także próby, chodziliśmy po górach, też żeśmy znaleźli wspólną pasję i muszę powiedzieć, że był ten właśnie czas kilkuletni, około 3-4 lat, naprawdę dobry, ale to był czas, kiedy moja żona, muszę to powiedzieć, pracowała na programie w Alanonie, chodziła do Alanonu, miała sponsorkę, myśmy wieczorem siadali sobie na łóżku, ona pytała mnie się, jak u was te kroki się robi, ona mi opowiadała, jak ten krok robią i to naprawdę był wspaniały czas. Było wszystko lepsze, wszystko nowe, ale wszystko,
wszystko lepsze do pewnego momentu. Także powiedziałem, to wszystko, to życie rozpoczynało się całkowicie na nowo. Także ta przysięga 27 lat temu, świadomy praw i obowiązków, ja miałem 25 lat, byłem już tak mocno uzależniony, że to nie miało żadnego związku z małżeństwem. Nie byłem w ogóle Byłeś świadomy, nie? świadomy No, praw, a nie obowiązków. nie było, nie ma takiej możliwości w moim uzależnieniu, także w alkoholizmie, no także tak po prostu było, nie? Tak fajnie powiedziałeś o tym, żebyście się nie znali, nie? Ja pamiętam, jak zaczęłam trzeźwieć, mój brat do mnie dzwonił i mówił mi, i pytał mi się tak, a czym on się interesuje? Ja mówię, nie wiem. Ja wiesz, że to tak bezczelnie mówiłam, nie? A co on lubi? A ja mówię, nie wiem. A jakie ma hobby? A ja mówię, nie wiem. I wiesz, to były takie początki mojego trzeźwienia. Ja dzisiaj to rozumiem, jak ja bardzo byłam skupiona na sobie, nie tylko w tym momencie, jak trzeźwiałam, ale jak piłam, że ja się w ogóle nim nie interesowałam. W ogóle, nie? Nie zwracałam uwagi na to. Gdybym dzisiaj, ja na przykład wiem teraz, jaką kawę mój mąż pije, nie? Że na przykład tam, nie wiem, białą, tyle cukru, czy bez cukru. A ja nie wiedziałam. Nie wiedziałam takich prostych rzeczy o nim, bo się tym nie interesowałam. Byłam skupiona tylko i wyłącznie na sobie przez całe to picie. Interesowało mnie tylko to, co w mojej głowie tam jest, to, co mi się tam majaczy. A to, co ktokolwiek inny, wiesz, ja teraz tak jak mówisz, dopiero zastanawiam się, czy ja się kimkolwiek w ogóle interesowałam. Nie tylko nim, ale wiesz, czy ja w ogóle kiedykolwiek zwracałam na to uwagę, co moja mama lubi, co nie lubi, co mój tato lubi, co nie lubi, czy tylko byłam skupiona na sobie, nie? To jest ta. A alkoholizm jest taką chorobą właśnie, jak to nazwać? Stajesz się taki samotny, nie? W tym wszystkim, bo siedzisz tylko w tej swojej głowie i skupiasz się tylko i wyłącznie na tym, co ta chora głowa ci podpowiada. I kompletnie nawet już nie tyle, że nie zwracasz uwagi na innych ludzi, ale nie widzisz tej rzeczywistości. I dzisiaj, jak sobie przypomnę to, jak mój brat mi się pytał, to sobie tak myślę, tak bezczelnie odpowiadałam, tak arogancko, że nie wiem, tak jakbym chciała mu powiedzieć, a co mnie to obchodzi, nie? Wiesz, to jest chore, jak można być z kimś i nie obchodzić się w ogóle tą osobą, nie? W ogóle nie interesować się tą osobą. I dlatego też ten związek nie mógł, wiesz, no nie mógł przetrwać. I nie wiem, jak to się stało, że my w ogóle kiedykolwiek zaczęliśmy ze sobą, nie wiem, chodzić, później pobraliśmy się przecież, skoro wiesz, ja pijąc w ogóle się nie interesowałam tym, nie? Ja pamiętam, jak on miał fajne poczucie humoru. To był człowiek, który był bardzo wesoły zresztą. I on się czasami właśnie, tak jakby, może nie tyle, że naśmiewał się ze mnie, ale no żartował dużo. I on zauważał to, że ja robię tak, albo robię coś takiego, wiesz, albo chodzę w jakiś sposób, albo się odzywiam i tam na przykład mnie naśladował, czy przedrzeźniał, w taki oczywiście zabawny sposób. Ja to wtedy odbierałam jak, nie wiem, no jakoś źle w ogóle, nie? Dzisiaj ja bym się cieszyła z tego, bo to znaczy, że on zauważa w ogóle mnie, co ja robię, jak ja mówię, nie wiem, jak się ubieram, albo jak robię jakieś dramy przed wyjazdem, nie? To wiesz, dzisiaj jak wyjeżdżamy gdzieś i zaczyna się już ta gorączka taka, wiesz, wyjazdowa, nie? No to już, to mój Waldek już tam, o, schodzimy z drogi, wiesz, za 2 dni wyjeżdżamy, a to już się zaczęło, nie? Także wiesz, to jest fajne, bo on to zauważa, widzi to, a ja się kompletnie tym w ogóle nie interesowałam. Co ten drugi człowiek, który mieszka ze mną, który jest moim mężem, nie wiem, czuje? Straszne, powiem ci, nie? No, ja się na przykład, ja ci powiem, że ja się chwaliłem wręcz nawet i na meetingach, i wśród znajomych, że ja nie wiem, 8 lat
Ja się z żoną nawet nie pokłóciłem, nic, w ogóle nie, nic i nic. I mój sponsor wszedł tak mi we słowo, no właśnie to jest najgorsze, że nic u was już nie było. Nic u was już nie było. Nawet nie pokłóciliście się, nawet to, nawet to, nawet nic u was już po prostu nie było. To gasło po prostu, gasło powoli. Ja słyszę dzisiaj to wśród moich znajomych, tam alkoholik, jak, co ty, 27 lat, nie wolno, wręcz nie można, ale ja mówię, ale co nie można? Co nie można, skoro my we dwójkę usiedliśmy i powiedzieliśmy, że my nie żyjemy razem. Moja żona w jednym pokoju, zamknięta, czyta książkę, odogląda Netflixa. Ja jeżdżę po meetingach, pomagam innym i tak dalej, i tak dalej. I nas nie ma tak naprawdę, nie? Nas tak naprawdę nie ma. I tak jakby, tak po rozmowie ze sponsorem, sponsor mówi, to wy się nawzajem blokujecie, tak jakby, nie? Bo trzyma was te 27 lat. Mówi, no i co z tego, nie? Prawda jest taka, że to nie jest 27 lat, to jest 9 lat. To jest 9 lat, kiedy zaczęliście poznawać się i po prostu, i nie wyszło, no nie wyszło. Jeszcze jest dużo bardzo lat przed wami, także próbować, nie? I moja żona, teraz odwoziłem ją w tamtym tygodniu w sobotę na lotnisko, bo leciała, też trudny czas taki, leciała do swojej mamy, która jest na raka chora, i powiedziała wprost, ja to czuję, że będziemy jeszcze szczęśliwi, nie? Ale nie razem, nie? Nie razem, tylko będziemy. I wiesz, i ja tak te emocje, te poczucie winy i to wszystko, ja to poczułem, kiedy właśnie porozmawialiśmy z żoną, że się jednak rozstajemy. To ja czułem 2 tygodnie, przeżyłem takiego silnego poczucia winy, że ja nie powinienem. Ja nie powinienem tego zrobić, że to jest moja wina. Ja się źle zaopiekowałem, a jeszcze miałem rocznicę, a tam mi na rocznicy wypowiedział się po mojej spikerce taki alkoholik znany u nas bardzo dobrze. Tak pojechał mi, że co to za trzeźwienie, kurwa, i tam takie i owakie, nie? I ja się bardzo źle czułem z tym, nie? Dzwoniłem do sponsora. W tym momencie wspólnota po raz kolejny uratowała mi życie, nie? Uratowała, bo moi podopieczni się tak naprawdę są tak zaopiekowali, dzwonili, pytali, przyjeżdżali, ten czas mi zajmowali, nie? Żebym nie myślał, bo wiedzieli, w jakiej sytuacji jestem, nie? Doszło do mnie to poczucie winy i wiem, że ja miałem narzędzia tak naprawdę, ale nie potrafiłem się tego pozbyć. Gdzieś tam w środku mnie to bardzo, bardzo kłuło, nie? I też to przeżyłem i wiem, że to jest nieciekawe, ale tak jak wiem też, że Bóg dopuszcza cierpienie w niektórych sytuacjach, nie? Żebym po prostu też się zreflektował, żebym też pomyślał. I też na przykład mój sponsor mi powiedział, bo ja mówię, no nie mogę się rozstać, bo zadośćuczynienie, jak, w jaki sposób. Ale rozmawiając ze sponsorem, sponsor mi mówi, Damian, zadośćuczynienie to nie jest kara. To nie jest kara. Po prostu zadośćuczyniasz, żeby ktoś miał lepiej. Jaka uczciwość jest, jeśli ty, wasze uczucia się rozmyły, a ty jesteś z drugą osobą. Czy ty jesteś uczciwy wobec tej drugiej osoby w tym momencie? No nie jestem właśnie o to chodzi. No, nie jestem właśnie o to chodzi, nie? I tu się ta uczciwość tak samo kłania. Ja nie byłem absolutnie jakiś tam święty, uczciwy, gdzieś tam strasznie i jakiś tam bogobojny i wszystko. Popełniałem wiele błędów, jeśli chodzi o związek, ale starałem się, bardzo się starałem, robiłem wiele rzeczy i żona mi o tym powiedziała, że ona widzi to, że się staram, widzi, ale to nie jest jej życie, powiedziała. To nie jest jej życie. Ja zobaczyłem w momencie, kiedy przerwała program, rozstała się ze sponsorką i od tego momentu nasze życie zaczęło się rozjeżdżać. Nigdy nie chciała mi powiedzieć, dlaczego to zrobiła, ja nie dociekałem, bo spytałem się raz po prostu, czy chcesz mi o tym powiedzieć, ona powiedziała, że nie i koniec, i ja to szanuję po prostu, nie, i tyle. Powiedziała, że to nie jest jej bajka, to nie jest jej życie, pomaganie innym ludziom po prostu, a moje jest, nie, ja z tego nie zrezygnuję, bo to jest. Próbowałem, ograniczałem meetingi, bo ja jeszcze poza wspólnotą jeszcze i gram w siatkówkę w szkockiej lidze amatorskiej i jeszcze morsuję i na siłowni chodzę. Ja taki aktywny troszeczkę jestem i spróbowałem to wszystko też poograniczać pod wpływem rozmowy ze sponsorem. Mówię, dobra, okej, okay, być może to jest tak, ja już jestem kilka lat we wspólnocie, dam sobie radę, okej, okay, wszystko. Nic się nie zmieniło, ja się tylko gorzej czułem tak naprawdę, wiesz, i tyle, nie, chodziłem tylko na jeden meeting, zostałem przy dwóch tylko podopiecznych i tak dalej, nie, i to nie działało,
To chwilę było tylko tak gdzieś lepiej, nie działało. I znów jeden zamyka drzwi, drugi zamyka drzwi. To tylko takie techniczne sprawy, nie? Wiesz co, bo to jest też tak, że my jako alkoholicy musimy znaleźć tą taką równowagę w tym trzeźwieniu. Ta równowaga nie polega na tym, że ja mam być z kimś tylko dlatego, że ja teraz muszę, nie wiem, zapłacić za to, co zrobiłam. No bo jak już raz kogoś przeprosiłam, jak już raz kogoś, wiesz, komuś zadośćuczyniłam, to ja nie muszę robić tego codziennie przez do końca mojego życia. Oczywiście moim obowiązkiem jest szanować tą osobę i jej więcej nie krzywdzić. To jest to moje zadośćuczynienie, ale Wielka Księga też fajnie mówi o tym, że no, nie pozwólmy też dreptać po sobie, nie? Nie pozwólmy też, żeby ludzie zaczęli od nas wymagać, że będziemy im zadośćuczyniać codziennie. Fajnie Joe and Charlie o tym powiedzieli, jak opowiadali właśnie o tym dziewiątym kroku, bo jedna strona medalu jest właśnie, to jest to właśnie zadośćuczynienie, czyli powinniśmy pójść i przeprosić tych wszystkich ludzi i obiecać im, że więcej już się tak zachowywać nie będziemy, czyli na tym polega ten dziewiąty krok. Ale jeżeli ja komuś raz spłaciłam dług, to nie będę mu później znowu jeszcze raz tego długu spłacać, nie? I Joe and Charlie właśnie powiedział, to jest tak jak rachunek z zeszłego miesiąca, ja go zapłaciłam, ja go nie będę drugi raz płacił. I to jest też nasza taka, jak to powiedzieć, czasami źle rozumiemy to właśnie to zadośćuczynienie. I tak fajnie powiedziałeś o tym, że próbowałeś i że cię to też zabolało, nie? Że jednak no nie chciałeś nigdy jej skrzywdzić, na pewno już nie teraz, nie? I powiem ci, ja musiałam się rozwieść takim przytupem i to tak dosyć było, że tak powiem, takie drastyczne ciach-ciach musiałam zrobić. I ja też się z tym źle czułam. Więc to nie ma znaczenia, czy zawozisz ją na lotnisko i ona ci za to dziękuję, czy ja po prostu wyrzucam gościa z domu sądownie, nie? Muszę mu takie tak zwane eviction zrobić. Ja też się z tym źle czułam. I też powiem ci, ludzie gadali. To jest okropne, nie? Jak ludzie nie wiedzą, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, nie wiedzą, co dzieje się tutaj tak naprawdę u mnie w środku, jak ja się czuję, że gdybym ja miała inną możliwość, prawdopodobnie bym z niej skorzystała. Gdyby dało się inaczej to rozwiązać, prawdopodobnie bym tak zrobiła, ale nie dało się. I ja przez kilka lat próbowałam różnych środków, żeby jakoś wyjść z tej sytuacji, tak, nie? Ja ostatnio rozmawiałam z taką dziewczyną, która, wiesz, my wszyscy chcemy, żeby był wilk syty i owca cała, nie? Nie da się. Czasami się po prostu nie da. Nie, no, musiałam zrobić to, co zrobiłam, i nie czułam się z tym źle, ale moje bezpieczeństwo byłoby zagrożone, gdyby ta sytuacja była kontynuowana. Moje i mojego dziecka. I to bezpieczeństwo pod każdym względem, tak samo jak moje emocjonalne, finansowe, czy w ogóle moje takie bezpieczeństwo, na pewno byłoby zagrożone, gdybym została, tkwiła w tym, w czym tkwiłam, tylko dlatego, że ja muszę komuś coś zadośćuczyniać, nie? I tak jak powiedziałeś, ja się wcale dobrze z tym nie czułam, nie? Też wszyscy naokoło, wiesz, a wyrzuciła go z domu, a to zrobiła, tamto, wiesz, uważaj na nią, nie, wiesz, to takie różne rzeczy ludzie gadali, nie, uważaj, bo to ci zrobi, albo uważaj, bo tamto ci zrobi, no bo ja już byłam taka obcykana w tym wszystkim, powiem ci, że wiesz, że w jednym paluszku tutaj miałam, nie, wiesz, co, gdzie, jak mogę zrobić, nie, ale to też nie o to chodzi, tak, ja nie chciałam, ja nigdy nie chciałam tego zrobić. Ja zawsze do końca wierzyłam, że się dogadamy. No nie dogadaliśmy się. Nie udało się. Ale tak. I zobacz, i nawet właśnie też rozmawiałem z jednym alkoholikiem. Zobacz, Damian, czy w momencie, kiedy żeście porozmawiali o tym i stwierdziliście, że tak, że rozstajecie się, czy któryś z was podjął jakieś działania usilne, takie, żebyście dalej razem byli, żeby coś, czy to właśnie nie.
Gdzie tu jest miłość? Tu nie ma miłości, nie? No bo jeśli by była miłość, jeśli byśmy się naprawdę kochali, to zrobilibyśmy wszystko, żeby ten związek ratować. I jedna osoba, i druga osoba, moja żona, pojechała do Polski, wysłała mi teraz zdjęcie, że złożyła pozew o rozwód i idzie to normalnie tak, jak ma to po prostu iść. Były trudne sprawy, bo musieliśmy z synem, mamy jednego syna, z tym, że syn już jest dorosły, 26 lat ma, nie? Ale ja już też miałem, kiedy, jak już wcześniej wspominałem, w to poczucie winy się wkręciłem, to już sobie pomyślałem, syn mnie znienawidzi, bo jak to mamy teraz zostawiam? Przecież myśmy odzyskali taki bardzo dobry kontakt przez kilka lat z synem w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I teraz nagle takie coś, nie? I jak to, nie? Ale i zadzwoniliśmy, bo mój syn w Polsce jest, zadzwoniliśmy do niego na kamerce i powiedzieliśmy, chcemy ci coś powiedzieć, że się rozstaje. On mówi, jak to się rozstajecie? No rozstajemy się, porozmawialiśmy już od wielu lat, nam nie wychodzi i się po prostu rozstajemy. A on wprost powiedział, to jest wasza decyzja, jeśli rozstajecie się w zgodzie, będziecie jeszcze szczęśliwi, uwierzcie mi, tatuś, obiecaj mi tylko to, że będziesz pomagał mamie do końca życia. Ja mówię, tak, jest to moje zadośćuczynienie, że jeżeli będzie potrzebowała i oczywiście będę zadośćuczyniał, jeśli chodzi o mieszkanie, pomogę jej z mieszkaniem, z wieloma rzeczami naprawdę, już nie będę mówił teraz o tych materialnych rzeczach, ale z wieloma rzeczami jej pomogę i to jest zadośćuczynienie dla mnie, wiesz o co chodzi, żeby ona po prostu wiedziała, że tak, że może też na mnie liczyć i ja na nią w tej chwili tak samo. Dla mnie jest to dziwne, nie, osoby, które się rozstają, bo na początku sobie pomyślałem, że lepiej by było walnąć drzwiami i już więcej nie wrócić, nie? I to by było lepiej, no bo jednak jak spotykam się teraz z nią, są wspomnienia, przecież są bardzo miłe rzeczy, kiedy żeśmy spędzali wspólne wakacje, już pierwsze wakacje, bo po 20 latach dopiero naszego ślubu pojechaliśmy pierwszy raz na wakacje, no bo przecież wcześniej ja piłem, nie? To ja nie miałem czasu na jakieś wakacje i różne rzeczy robiliśmy i były fajne rzeczy i teraz, wiesz, jak się spotykamy, to jeszcze mam to takie uczucie czasami, nie? Tych wspomnień, tego, co było fajnego, nie? Ale to zostanie i ja to będę brał w tych dobrych kategoriach takie, nie? Także ja jestem teraz, w tej chwili, po tych kilku miesiącach, ja jestem naprawdę szczęśliwy, że to tak właśnie wyszło, że myśmy porozmawiali. W końcu to chyba była od tych 9 lat pierwsza taka poważna nasza rozmowa, bo myśmy nie potrafili niestety rozmawiać. Nie potrafiliśmy usiąść na wersalce czy na czymś tam i sobie tak porozmawiać tak o uczuciach, o wszystkim. Nie, to było taki temat tabu, bardziej takie techniczne, gdzie jedziemy na wakacje czy coś, gdzieś tego. No. Jedyny uśmiech na twarzy mojej żony to pojawiał się wtedy, kiedy jeździliśmy na wakacje. Nie? Także to tak życie nie powinno wyglądać, bynajmniej moimi oczyma. Ale to jest niesamowite, jak program anonimowych alkoholików działa. Popatrzcie, wyobrażasz sobie zrobić coś takiego, nie wiem, 9 lat temu. Pewnie właśnie walnąłbyś tymi drzwiami, pewnie focha byś strzelił, pewnie ona by dramę jakąś zrobiła, nie? No niesamowite, że możemy. To jest właśnie cały taki konsensus tego naszego zdrowienia. Że stajemy się normalnymi ludźmi, przydatnymi społeczeństwu, nie krzywdzimy już tych innych ludzi, potrafimy się z nimi dogadać, usiąść, nawet rozstać, nie? Ja powiem ci, że ja zawsze szanowałam takich ludzi, którzy potrafili się ze sobą rozstać bez jakichś tam dramatów, nie? I do dzisiaj jakby jestem za tym, żeby szukać tego rozwiązania, żeby szukać nawet kosztem czasami czegoś, żeby jednak szukać porozumienia, bo to nie jest najważniejsze, wiesz, że ja nie wiem, co ja dostanę z tego, albo co ja z tego wezmę. Wiesz, 27 lat to jest kupę czasu. To są jakieś majątki, to są jakieś, wiesz, różne rzeczy, które macie razem i pewnie moglibyście się teraz kłócić o to, wiesz, rozdzierać szaty, wiesz, Tak. ciąć na pół meble, ale po co? Też. Mi żona powiedziała o konkretnych sprawach. Ja potrzebuję to i potrzebuję to. Czy ja zostaję tu, bo moja żona chce wrócić do Polski i po prostu mam kupić tam mieszkanie, ja zostaję w tym domu tutaj i konkretne rzeczy były podane. Ja mówię, tak, oczywiście, nawet nie spisujemy tego u notariusza żadnego, tylko po prostu tak to robimy i tyle, nie? I
Ona spytała się mnie tylko, czy jej ufam. Ja powiedziałem, tak, ufam tobie. I koniec. I tak po prostu to wszystko wygląda. Ale słyszę głosy, no, niestety, od ludzi z boku. Jak? A jak coś jej odbije? A jak coś ten? A jak? Nie Ja mówię, odbije, no to co? no, No a ja to co? mówię, zostawcie to. To nie jest wasza sprawa przecież, Tak. nie? Taka jest tendencja właśnie interesowania się. Ja to robiłem jak za czasów pijanych robiłem, interesowałem się życiem innych, mówiłem, jak mają interesy prowadzić, jak dzieci wychowywać, choć sam mój interes zbankrutował, a ja dziecka nie wychowywałem, bo piłem. Także wiesz, no, to ja to robiłem kiedyś, nie? Dzisiaj już tego po prostu nie robię. Tak jak powiedziałeś wcześniej, bardzo fajnie, nikt nie wiedział, co u nas się dzieje w domu i łatwo jest ocenić z boku, stojąc, jak to? Nie można tak przecież, nie? No właśnie, nikt nie jest w czyimś miejscu, nie? Także o to tutaj chodzi. Ja, tak jak powiedziałem, jestem zadowolony z tego rozwoju sprawy. Ja wiem, na ile mogę pomóc mojej żonie i ona wie o tym po prostu, nie? Ona wie o tym, że ja to zrobię. Ona jest przekonana o tym, że ja to zrobię po prostu i test, nie? Ale powiem ci, że kiedyś dawno temu, jak Bob Dylan przyjechał do Polski i miał speakerkę, to pamiętam, jak on opowiadał taką sytuację, i to mi do dzisiaj utkwiło w głowie, że jego mama bodajże jak zmarła, albo rodzice jak zmarli, już nie pamiętam, to zapisali mu dom. I ta siostra, i jego siostra przywłaszczyła sobie ten dom, pomimo tego, że dom w spadku był zapisany jemu. Ja już tam nie pamiętam, ile ten dom kosztował. No, ona się tam coś kłóciła o ten dom i tak dalej. No i on, jak zaczął o tym właśnie mówić na meetingu, to wszyscy mówią: weź sobie adwokata, wiesz, tutaj tego, trzeba walczyć i tak dalej, nie? A jego sponsor mówi do niego tak: jeżeli ona mówi, że to jest jej dom, to jej, to zostaw to. To jest jej dom. No i on oczywiście tam nie bardzo się z tym chciał zgodzić. Jeszcze wtedy nie pamiętam, ale w jakiej był sytuacji finansowej, ale wiesz, no w jakich byś nie był, no to taki dom gdzieś tam to jest pewnie warty tam, nie wiem, może $500,000 albo lepiej. No to taki zastrzyk pieniędzy i on, no ale on to zostawił, no bo sponsor mu tak kazał. No, ale zaczęły przychodzić jakieś czeki, wiesz? Nie wiem dokładnie, nie pamiętam dokładnie, o co to chodziło, ale jakieś czeki zaczęły mu przychodzić, no bo ten dom był tak jakby w spadku zapisany na niego. I on zaczął te czeki sobie realizować. I kupił sobie nawet jakieś, czy tam wziął depozyt, dał na jakieś auto. A sponsor mówi do niego: no co ci powiedział? Wiesz? Powiedziałem ci, że jak to nie jest twoje, no to jak, nie? Masz odesłać jej te czeki. No i on wyciągnął te pieniądze z powrotem i oddał te pieniądze. Ja tam już nie pamiętam, czy to było jakiemuś adwokatowi, czy komuś tam, nie? No i na koniec to się tak skończyło, że siostra była w tym czasie akurat w jakiejś tam złej sytuacji materialnej. Trochę tam miała jakichś problemów ze zdrowiem. I na końcu przyszła do niego i go przeprosiła za to wszystko. I ten dom i tak był jego, i tak był jego. I taki morał właśnie on powiedział, że gdyby walczył, to nie miałby ani siostry, ani pieniędzy, bo straciłby wszystkie pieniądze na adwokatów. A tak to Tak. dostał i siostrę, i dom. I to jest niesamowite. Program nam mówi: nie walczmy. Jeżeli Tak. coś ma być twoje, to będzie twoje. Jeżeli to nie jest twoje, to nie będzie twoje, żebyś nie wiem, ilu adwokatom zapłacił. I powiem ci, że jak ja się rozstawałam ze swoim ex, to miałam taki moment, że postawiłam na szali wszystko. Powiedziałam, że chcę mieć tylko święty spokój, a reszty ja tego nie chcę, nie? I w środku pamiętam to uczucie takiego spokoju, że ja tego nie mam. To nie jest moje w ogóle, nie? A jak to nie jest moje, to o co ja się mam martwić? I ja przestałam się po prostu o to martwić. O ten dom, w którym zresztą dzisiaj mieszkam. Ale o wszystko, nie? Jeżeli tak będzie lepiej, no to ja wierzę, że tak będzie lepiej. No i na końcu tak się zdarzyło, że jakby wszystko dostałam, nie? Z powrotem. Ale ja nie walczyłam o to, bo ja powiedziałam:
tak jakby do tego, ja dzisiaj to mogę, ja wtedy to mówiłam, nazywałam to siłą wyższą, Bogiem, ale dzisiaj mówię na to universe, nie? Ja powiedziałam do tej swojej energii takiej, że no jeżeli to nie jest moje, to nie jest moje, nie? Wiesz, ja nie miałam siły, ja nie chciałam już walczyć, nie? Po co mi to? A jednak dzisiaj dużo ludzi walczy, walczy po prostu i biorą, wiesz, miecze do ręki i chodzą po tych adwokatach i walczą po prostu z tym Tak. życiem też, nie? To jest niesamowite, że robiąc ten program, możemy nauczyć się rozwiązywać sytuacje w inny sposób. Całkowicie widny, bo ja na przykład też nie było wiadomo do końca, kto gdzie zamieszka. To były najpierw takie domysły. Ja bym bardzo chciał zostać w tym, sobie myślę, domu. Przecież tyle tutaj włożyłem pracy i wszystkiego i tak dalej, i co Tam będzie, cyferki w bo głowie, nie? tak, bo żona najpierw mówiła o sprzedaży, żeby sprzedać, podzielić i ten, ale ja sobie myślę, no jak to, ja już bym wolał tutaj zostać i tak dalej. I też mnie też się troszeczkę pokiereszowałem tymi myślami moimi, ale w końcu mówię, nie, no zostaw. Być może mamy obydwoje na nowo życie zacząć, czyli zostawiam to Bogu tak naprawdę. Jak będzie, tak będzie. Moja żona miała zdecydować. Ja mówię, niech to będzie ten głos tej siły wyższej, tej energii, jakkolwiek ją pojmuje, co robimy i tyle. I moja żona w końcu powiedziała, słuchaj, ja się wyprowadzam do brata, a ty jak chcesz, to po prostu zamieszkaj w tym domu, a mi kup mieszkanie w Polsce i tyle, i tak się będziemy, nie? I sprawa rozstrzygnięta, bez emocji, bez tego, a ja już musiałem się jednak pokiereszować troszeczkę tym, tak jak ty mówisz, cyferki w głowie, ile to ja nie wydałem, ile godzin nie spędziłem, ile wszystkim, nie? No to jest właśnie, ale dzięki temu właśnie programowi, nie? Ja z powrotem gdzieś powrót do korzeni, jak to działa i tak dalej, nie? I z powrotem zostaw to, nie potrafisz tego rozwiązać, zostaw to i jednak ile mogę, nie? I gdzieś tam ja mam takie fajne, może nie śmieszne, ale no takie troszeczkę dla mnie zabawne, może trochę, że jak kiedy ja jeżdżę do podopiecznych i tam mówię, że żeby jednak te drugie osoby, czyli współuzależnione, też coś robiły ze sobą, bo jednak to się widać we wspólnocie anonimowych alkoholików, że się te małżeństwa często rozstają, jeśli tam nie ma pracy z obydwu stron nad sobą, nie? Każdy oczywiście nad sobą, a nie nad drugim. I ja na przykład widzę w tych związkach, kiedy jeżdżę do tych moich podopiecznych, czy jak tam rodzi się na nowo miłość, jak oni wszyscy zaczynają sobie radzić, wszystkimi, jak te dzieci kochać i to wszystko. I mnie szlak trafiał, rozumiem, że u mnie nic się nie dzieje, a tutaj ja jako sponsor jeżdżę, mówię, przede wszystkim tak naprawdę dużą taką wagę przywiązuję do tego, żeby właśnie próbować naprawiać to wszystko, nie zostawiać, tylko próbować naprawiać, bo z tych moich wszystkich podopiecznych, z których przeprowadziłem przez program, to każdy na początku swojej drogi trzeźwienia chciał zostawiać tą swoją połówkę, bo mu przeszkadzała w cudzysłowie w trzeźwieniu. Nie? Ja zawsze wielki nacisk kładę. Próbuj, dokąd możesz, ile możesz, żeby napraw to. Spróbuj chociaż to naprawić. Przez wiele, wiele. Ja próbowałem 9 Przynajmniej lat, nie? później powiesz, zrobiłem wszystko, tak? O właśnie, o Tak, zrobiłem właśnie, dlatego. wszystko i tyle. A jak nie wyszło, to nie wyszło. Ale z mojej strony, ja tak samo, ja od dzisiaj nawet w pracy tak podchodzę, nie? Że ja robię wszystko, żeby rozwiązać tą sprawę, żeby rozwiązać tą sytuację. A jak się nie da, to się nie da. Ale ja mam czyste sumienie, bo ja zrobiłam wszystko, o czym wiedziałam, że mogę zrobić i co dało się na ten moment zrobić. Także to się też przekłada na takie życie nawet zawodowe, tak? I wiesz, ja też staram się mówić tym swoim podopiecznym, że wiesz, no dajcie sobie trochę czasu, tak? Spróbujcie jednak coś tam poukładać, nie? Wiadomo, że to od nich, to do nich należy decyzja, nie do mnie, co, jak się ta sytuacja potoczy. I rzeczywiście, no czasami fajnie się to układa i super sobie radzą. No a czasami pomimo prób, no to się kończy tak, jak się kończy, nie? Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Pamiętajmy, że koniec czegoś to jest początek czegoś nowego. Fajnie, dzięki Ci w ogóle, Damian, za Twoją rozmowę. Życzymy Dziękuję. wszystkim.
No, takiego szczęścia przede wszystkim w tych związkach, nie? Nie poddawajcie się. Zróbcie wszystko, co tylko jest możliwe, żeby to naprawić, o ile tylko się da. A jak się nie da, to nie miejcie wyrzutów sumienia. Bo to też jest jakiś nowy początek i pamiętajmy, że no, nie musimy komuś, nie pozwalajmy komuś dreptać po sobie do końca życia, tak? Zadośćuczyniam, tak, ale no, nikt nie musi chodzić po mnie do końca życia tylko dlatego, że ja kiedyś tam piłam. No i co? Zapraszamy w takim razie wszystkich na meeting. Dzięki, Damian. Zapraszamy na mityk. Dzięki, Marzena. No pa. Pa.